Hej, Betty, co tam robisz w ogrodzie? No, nie. Masz rację. Dużo kwiatów zniknęło. O. Ciekawe, kto to zrobił? O. O, zobacz, tam jedzie Troy. Może on mógłby jakoś poradzić? Troy, ktoś ukradł kwiaty z ogrodu Betty. Czy masz pomysł, kto mógłby zrobić tak straszną rzecz? Masz rację. Teddy na pewno będzie miał jakiś dobry pomysł. Pojedźmy się z nim zobaczyć. Hej, Teddy. Przepraszamy, że przeszkadzamy, ale mamy dla ciebie wielką prośbę. Ktoś z naszego miasta pociągu ukradł kwiaty z ogrodu Betty. Chcemy się dowiedzieć, kto. Czy mógłbyś nam pomóc? Doskonale. Zatem zróbmy to. Kapelusz oraz nowe szkło powiększające. Mega klawo! W tej fajce wyglądasz zupełnie jak Sherlock Holmes. Jesteś detektywem, zupełnie jak Sherlock Holmes. Dobrze, rozwiążmy tą zagadkę. Zobacz, Betty, Troy wrócił i jest teraz detektywem. A więc, detektywie, czy mamy już jakieś poszlaki? Ślady błota. One prowadzą do naszego miasta. Jedźmy za nimi, Troy. Doprowadziły nas tutaj. To Bobby. I on ma kwiaty Betty. Bobby, dlaczego zabrałeś je z ogrodu Betty? A, chciał się dać dla Tiny jako prezent. Troy ma rację, Bobby. Powinieneś szybciutko oddać je Betty. Chodź, Bobby. Wracajmy do ogrodu i naprawmy to, co się stało. Widzę, że wam się udało. To takie miłe. Zobacz, tam jedzie Tina. Bobby, skąd wziąłeś te kwiaty? A, Troy ci je dał? To bardzo miło z jego strony. Pa, Betty. Pa, Bobby. Pa, Tina. Tak się cieszę, że wszystko dobrze się skończyło. Dziękujemy wam za pomoc, Troy i Teddy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, Troy. Co porabia Tyler? Masz rację, Troy. To bardzo niebezpieczne. Taylor, zatrzymaj się! Zrobisz sobie krzywdę! Dobre pytanie. Co chciałeś zrobić, Taylor?
Chciałaś polecieć na Marsa? I wbić tam flagę miasta pociągów? Dobry pomysł, Troy! Jestem pewien, że Teddy nam jakoś pomoże. Poczekaj tutaj, Taylor, a my zaraz wrócimy! Cześć, Teddy! Posłuchaj, Taylor chciałaby, żeby flaga naszego miasta pociągów znalazła się na Marsie. Czy pomożesz nam, Teddy? Doskonale! Wow! Teddy przerobił cię na wahadłowiec kosmiczny, Troy! Ale klawo! Oczywiście, będziesz potrzebował szufli, żeby wykopać dziurę na naszą flagę. Dobre myślenie, Teddy. Dobrze, jedźmy teraz z powrotem do Taylor. Taylor, zobacz, Teddy przerobił Troja na fachadłowiec kosmiczny. Teraz będzie mógł polecieć na Marsa i umieścić tam twoją flagę. Czy jesteś gotowy do startu, Troy? Dobrze. Będziesz musiał naprawdę szybko się rozpędzić. Cofnij się trochę. Ciekawe, co jest nie tak. Aha, dopalacze rakietowe. Spróbuj jeszcze raz, Troy. Wow, udało się. To jest niesamowite. Już prawie ci się udało, Troy! Wow, Troy, udało ci się, jesteś na Marsie! A to jest ten robot NASA, który tutaj przyleciał przed nami! Jeszcze działa! Masz rację, Troy. Bierzmy się do pracy. Musimy zasadzić naszą flagę miasta pociągów. Idealnie! Jedźmy teraz do domu, Troy! Troy już wrócił. Zobaczmy, czy mu się udało.
Bardzo się cieszymy, że jesteś szczęśliwa, Taylor. Ale dzisiaj mieliśmy klawy dzień, chłopaki. Do zobaczenia następnym razem! Lokomotywa Troy. Cześć, Troy. Cześć, Joe. Wygląda na to, że mamy dzisiaj piękny, słoneczny dzień. Słyszeliście to? Chcecie pojechać i sprawdzić, co to było? Dobrze, ruszajmy! Woda jest wszędzie! Co tutaj się stało? Sądzisz, że pękła ta rura? O kurcze! Chcesz pojechać z powrotem na dworzec i zobaczyć, czy Teddy nam pomoże? Dobrze, Troy. Myślę, że to świetny pomysł. A ty, Joe, lepiej wracaj do domu, żeby się nie zmoczyć. Teddy, mamy pilną sprawę. Szybko zjedz jabłko. Miasto jest zalane. Czy możesz nam pomóc? Świetnie. Zatem bierzmy się do roboty. A to co? Sprzęt do nurkowania? Żeby Troy mógł zanurkować pod wodą? Idealnie! Pomysł. A to pompa wody. Bardzo dobry pomysł, Teddy. A teraz Troy jest nurkiem hydraulikiem. Wspaniała robota, Teddy. Jedźmy teraz i zatrzymajmy tę powódź. Poziom wody wzrasta. Lepiej pospieszmy się. Co najpierw zrobimy? Zanurkujesz pod wodą, żeby znaleźć tą pękniętą rurę? Doskonale! Użyjmy tego sprzętu do nurkowania. Teraz będziesz mógł oddychać pod wodą. Czy już widzisz, która rura pękła? Szukajmy dalej.
Widzisz te bąbelki? To może być ta. Znalazłeś? Doskonale. Świetna robota, Troy! Jest tylko jeden problem. Naprawiłeś tą rurę, ale miasto jest dalej zalane. Ale przecież Teddy dał ci pompę do wody. Doskonale! Świetna robota, Troy! Teraz możesz wracać i pograć w piłkę! Tak? Dobrze! Papa, Troy! Dziękujemy ci za pomoc! Dziękujemy, Teddy! Do zobaczenia następnym razem! Cześć, Troy! Jedziesz dzisiaj w góry? Baw się dobrze i bądź ostrożny. A niech to. Śnieg jest coraz głębszy. Hej, czemu jesteś smutny? Czy coś nie tak? O nie! Taylor zakopał się na szczycie. Co teraz zrobimy, Troy? Dobry pomysł. Pojedźmy zobaczyć się z Teddy i poprośmy go o pomoc. Trzymaj się. Zaraz wrócimy i wtedy uratujemy Taylora. Teddy, mamy problem. Taylor jest uwięziony na szczycie góry. Czy możesz nam jakoś pomóc? Świetnie, dziękujemy. I zaczynamy. Troy, Teddy przerobił cię w latający pociąg. Dobry pomysł, Teddy. Nie możemy pozwolić sobie, żeby Troy też się zakopał w śniegu. Okej, teraz pomóżmy Taylorowi. Do zobaczenia później, Teddy.
Nic się nie martw. Troy zaraz tam poleci na górę i uratuje Taylora. Wow, to było niesamowite. O kurczę, tam jest naprawdę dużo śniegu, Troy. Ledwo cokolwiek widzę. Uważaj, lawina! Wow! Mało brakowało, Troy. Troy już tu jest, Taylor. Zaraz cię ściągnie na dół. Wow, to było niesamowite. Jesteś już prawie uwolniony, Taylor. Dobra robota, Troy. Już dobrze. Teraz jedziemy na dół i tam się ogrzejesz. Trzymaj się, Taylor. Udało się! Hurra! Pa, Troy! Dobra robota! Do zobaczenia wkrótce! Pa, Taylor!